I moi kolejni goście, czyli profesor Tadeusz Bartoś i jego mnich. Pokażmy mnicha. Książka, powieść. O. Tak sobie pomyślałem, czy w tym tytule nie zawarł pan trochę swojego stosunku do kościoła i do zakonu. Zakonnik byłoby neutralny, mnich wskazuje na to, że dystans się powiększa. Tak, to jest taki zabieg, żeby nie była to autobiografia, czyli opisuje historię jakiegoś mnicha z Francji, trochę z innego zakonu, fikcyjna nazwa zakonu Kartazów, nie mylić z Kartuzami, tak żeby to rzeczywiście wprowadzić taki świat, on z jednej strony jest realny, bo to jest jakiś opis moich doświadczeń, tego co ja zrozumiałem, czym jest życie mnisze, zakonne w Kościele katolickim, a równocześnie, żeby nie było to tak jeden do jeden, że napisałem własną biografię. Dobra, a były mnich chodzi do kościoła? Który? Były mnich Tadeusz Bartoś, czy chodzi do kościoła? No, a dlaczego miałbym chodzić? Nie wiem, jak ktoś na przykład wierzy w Boga, to czasem chodzi do kościoła. No więc wie pan co, ja do kościoła nie chodzę. A czy lubi pan kościół? To jest bardzo poważne pytanie. Ja nie staram się być figlarny, tylko czy lubi pan kościół, szczególnie polski kościół? No, to jest bardzo poważne pytanie, bo ono odcina mnie od możliwości racjonalnego przedstawiania spraw. Dlaczego? Tylko... Że przynosi to zabawę w strefie emocji? O moje odczucia. No nie, zwodzą człowieka. No nie, zwodzą, ale też mogą być efektem racjonalnych przemyśleń. Mam takie i takie uczucia, ponieważ racjonalna analiza i obserwacja doprowadza mnie do wniosków, które odbierają mi szansę na przykład na sympatię. No, Kościół polski u mnie, wielu ludzi w Polsce, którzy się przyglądają mu, nie budzi sympatii. A te wypowiedzi na przykład, które tutaj słyszeliśmy, pan musiał na pewno uważnie przysłuchiwać się tamtej konferencji i biskupom Gądeckiemu czy Jędraszewskiemu. Jak konkretnie na te słowa pan zareagował? No, to jest oczywiście pierwsze wrażenie. Po pierwsze wrażenie jest takie nic nowego, oni zawsze tak mówią, są konsekwentni. Opinia publiczna, katolicy, świeccy domagają się, żeby jakoś zmienili swój ton i sposób mówienia, żeby zaczęli przepraszać bardzo wyraźnie, brać to na siebie i tak dalej. Oni nigdy tego nie robili. Widać, nie mają takiej zdolności aktorskich, żeby mogli zacząć udawać. Ale jednocześnie w tym samym kościele jest ktoś taki jak arcybiskup Ryś, którego słyszeliśmy przed sobą. Inne pokolenie. Czyli młodszy. On nie był w to zamieszany. Ci ludzie są po prostu oskarżeni. Rozumiem. Prawdopodobnie nie był. Biskup Jędraszewski, biskup Gądecki, 24 osoby, które zostały opisane w raporcie Fundacji Nie Lękajcie Się. To jest taki bardzo prosty raport, który... Były zamieszane w to, co się nazywa cover-up, czyli... Przykrywanie. Wszyscy, to są dokładnie podane nazwiska, których księży biskup Nycz ukrywał, co robił biskup Jędraszewski w kwestii PECA. I to są rzeczy znane, powszechne i oni występując w ten sposób bronią swoich życiorysów. Uważają, że to było słuszne działanie i poprawne, albo że to był błąd przez nich niezawiniony, bo taka była praktyka Kościoła. Oni są wewnątrz logiki funkcjonowania kleru z lat 60., 70. Ale nie wiem, czy pan profesor, mówiąc o biskupie Rysiu, że to jest, czyli ten inny język, pozytywny język, język pełen empatii też, szczególnie wymaganej w takiej sprawie, że to jest kwestia pokoleniowa, czy to nie jest jednak spojrzenie zbyt optymistyczne? Bo czy to nie jest trochę tak, że to jest bardziej Ryś niż nowe pokolenie? Tak, oczywiście. Mówiąc pokolenie, nie mówię, że wszyscy z innego pokolenia. Mówiąc pokolenie, myślę o tym, że jak ja bym był biskupem Rysiem w Łodzi, powiedzmy, wyobraźmy sobie, to ja bym sobie myślał, że ja jestem umoczony. Ja bym chciał robić takie pozytywne rzeczy, Ewangelię głosić i tak dalej, a tu cały czas jest coś, co w ogóle rzuca cień na całą misję Kościoła. Więc najlepiej było, jakbym był biskupem, myślał, odciąć się od tego, rozwiązać tą sprawę. Tylko rozwiązanie tej sprawy to jest pociągnięcie do odpowiedzialności kościelnej i prawnej starego pokolenia biskupów, którzy ukrywali. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że arcybiskup Ryś, wypowiadając takie słowa, jakie tu słyszeliśmy,
idzie na czołowe starcie z większością episkopatu, a w każdym razie z najważniejszymi polskimi hierarchami. Właśnie to jest pokazanie różnicy bez czołowego starcia, bo bez czołowe starcie można byłoby wyobrazić sobie, że on występuje bardzo surowo i stanowczo. Ja rozumiem. Za ukaraniem tych, którzy ukrywali. Ja mówię, ja rozumiem, tylko to jest czołowe starcie w tym sensie, że jak będzie następne zebranie konferencji episkopatu i się wszyscy biskupi zjadą, to czy będzie spojrzenie pod tytułem to jest jeden z nas? Nie, ale tu już dawno nie ma prawdopodobnie tego, że biskup jest jeden z nas. Czyli on jest ciałem obcym? No ja myślę, że jest tam grupa ludzi, którzy zajmują własne, odrębne stanowisko, wyrażają je bardziej lub mniej. A to jest zdecydowana mniejszość ciał obcych w ciele własnym. To jest mniejszość, tak. No, ale widzi pan zegar tyka. Oni wszyscy w ciągu 10 lat będą na emeryturze, będą zupełnie inni biskupi. I to jest to, na co czeka, jeśli mogę tak się wczuwać dalej, na co czekają z utęsknieniem. Biskup Ryś, biskup Polak, ksiądz Żak, który przed chwilą czytałem, mówi, że tak, trzeba tych, którzy kryli, osądzić, ale teraz jeszcze nie jest ten moment. No ja rozumiem, tylko jednocześnie tutaj mamy sytuację pod tytułem zmiana pokoleniowa i ten duch Franciszka, ale wierny, powiedzmy z Małopolski czy z Krakowa powie, no hello, ale to papież Franciszek nam zafundował arcybiskupa Jędraszewskiego. To nie był nie wiadomo kto. Tak. Wie pan, te systemy nominacji w Rzymie funkcjonują w taki sposób, że żeby zostać biskupem, gdyby ktoś chciał zostać biskupem, musi przejść całą karierę, a później bardzo dobrze pracować w kontaktach z ludźmi decydującymi w dykasteriach. Czyli to tak naprawdę koteria, albo jak niektórzy mówią, mafia decyduje o tej obsadzie w większym stopniu niż papież często? Tak, to jest koteria. To jest koteria ludzi, którzy się dobrze znają, promują siebie. Jest to teraz można... Czyli Jędraszewski jest niezależnie od Franciszka, Jędraszewski jest w Watykanie swój. W pewnych grupach, które są decydujące, on Jędraszewski sobie załatwił przejście z Łodzi do Krakowa, czyli duży awans, bo to jest inna ranga stolicy, na stanowisko kardynalskie. A czy do takiego człowieka jak papież Franciszek dociera informacja, że dla milionów polskich wiernych to, czy kardynałem zostanie Jędraszewski na przykład, czy Ryś, za chwilę będzie kwestią zupełnie fundamentalną. Jest tak, znaczy, będzie decyzją, że na pewno... czy dawać jeszcze temu Kościołowi szansę, czy już nie? Jest tak, że papież Franciszek, gdyby zrobił chociaż 1/3 tego, jaki zrobił porządek, w sensie ilość zwolnień, można to teraz w tej książce Martela przeczytać. A to o tym za chwilę. Ilość zwolnień w świecie, który on zna, czyli Chile, Argentyna i tak dalej, gdyby chociaż 1/3 zrobił tych dyscyplinarnych zwolnień, to byśmy mieli już tutaj zupełnie... To dlaczego to nie robi? Nie robi tego, ponieważ się... Ponieważ uważa, że jesteśmy jakimś prowincjonalnym wschodnim kościołem? Nie, on nie uważa. Prawdopodobnie po prostu zajmuje się teraz... Jesteśmy niżej na liście, tak? Ja nie ogarnię, no nie da się ogarnąć. Po prostu pewne rzeczy. Możemy zarządzać iloma rzeczami w naszym wieku, mając tyle i tyle spotkań. I ten świat najbliższy to jest świat ten latynoski. On go zna, rozumie i do niego docierają wiadomości. A tutaj, no w tym momencie widać, że to jest całkowicie, działa stary mechanizm. To znaczy tych, którzy tam mają tych swoich znajomych, którzy się pilnują, o siebie dbają. Biskup ten Pec jest najlepszym przykładem, on będzie wiecznym, dopóki on został, nie został ukarany, nie zostało przeprowadzone śledztwo. On został po prostu zwolniony na emeryturę. Wspomniał pan... W tym wieku to nie jest żadna kara, emerytura. Trzeba udowodnić przestępstwo i ukarać go. A on dalej funkcjonuje jako duchowny. I... Wspomniał pan o książce Sodoma Fryderyka Martela. Ja pamiętam, że jak przeczytałem chyba w New York Timesie pierwszą recenzję tej książki, to zastanawiałem się, czy to jest wiarygodna pozycja. Autor gej, nie chodzi o to, że gej, ale autor gej, który przypisuje homoseksualizm całej masie, jeśli nie większości, zdecydowanej większości hierarchii watykańskiej, że to może być jakiś manieryzm w tym, a tak naprawdę krok po kroku widzimy, że ta książka jest diabelnie, wydaje się, wiarygodna, bo tak naprawdę mało kto nawet poważnie bierze się za polemikę z faktami, które tam są. Wszyscy milczą, episkopat milczy, w sensie kardynałowie w Rzymie milczą, nie ma reakcji, nie ma też procesów. Biskup Dziwisz milczy, raz tylko powiedział, że Martel wszedł do niego bez pytania
zostawił jakiś, coś zostawił i wyszedł. Na konferencji prasowej dziennikarz wyjaśnił, że kardynał Dziwisz skłamał w tym, ponieważ na pierwszym spotkaniu to mówi, nie jest tak, że można wejść do kardynała jak do domu publicznego. Tam trzeba być zaproszonym, trzeba być wprowadzonym. Przeprowadził pierwszą rozmowę, został zaproszony na drugą rozmowę, która się odbyła na następny dzień, czyli kardynał Dziwisz z nim normalnie rozmawiał. Teraz Dziwisz jest w tej książce centralnych postaci. Wniosek jest taki. Jeśli kardynał Dziwisz kłamie w takich drobnych rzeczach, po co? Bo to nie potrzeba było kłamać w tych rzeczach. To co jest z innymi rzeczami? Dziwisz i w tej książce... Bo Dziwisz się maluje jako mroczna postać. Tak. I na to jest tak, że ta książka jest o tyle rzetelna, że ona podaje to, co on się dowiedział, a nie to, czego się nie dowiedział. W związku z tym tam na temat Dziwisza jest tyle i jest. Jest więcej na temat, on bardziej się skrywa. To znaczy wiadomości na jego temat są mniej dostępne. Natomiast wniosek logiczny i prosty dziennikarza jest taki, że skoro wszystkie te wiadomości o tysiącach tych zbrodni pedofilskich nie docierały do papieża, to znaczy, że były zatrzymywane. Zatrzymywane były na poziomie Dziwisz-Sodano. No to mówi tak, dlaczego nie zrobić śledztwa, nie przesłuchać Dziwisza? Bo przecież to oznacza, najzwyczajniej, jeśli chodzi o to ukrywanie, byli pojedynczy biskupi, co ukrywali diecezję. On ukrywał, bo on to jest tą główną postacią, która ukrywała centralnie w Rzymie wszystkie te zbrodnie. To tu dochodzimy do bardzo ciekawego punktu, ponieważ dochodzimy do punktu, w którym musimy stwierdzić, że kardynał Dziwisz, który uchodził i był jakoś tam kustoszem pamięci Jana Pawła II, być może musi utonąć, żebyśmy zachowali dobrą pamięć o Janie Pawle II. To jest radykalny wniosek? On nie musi utonąć, czy musi utonąć. Bo inaczej musimy powiedzieć, że papież wiedział i nic nie zrobił. Tak, zakres tego, co papież wiedział, czy nie, Martel się wstrzymuje. Inni komentatorzy mówią o konkretnych sytuacjach, o tym, że w 2001 czy 2002 był osobisty sekretarz de Golado, tego zbrodniarza duchownego. Był osobisty sekretarz, przyjechał osobiście, było spotkanie Jan Paweł II, Dziwisz-Sodano. I wręczył i opowiedział. Więc nie można powiedzieć, że nie wiedział. To oczywiście jest też do sprawdzenia. Mhm. Ale nawet przyjmując ostrożną, i to jest teza Martela, hipotezę, że Jan Paweł II z jakichś tam względów był zwodzony za nos, był naiwny i tak dalej, jako osoba heteroseksualna w ogóle nie wiedział, że jest otoczony środowiskiem homoseksualnym. Martel wyjaśnia, dlaczego osoby heteroseksualne nie znają tych kodów, języków, tego jak się osoby homoseksualne ze sobą rozpoznają się. Martel jest homoseksualistą, więc rozpoznaje i rzeczywiście dziesiątki wywiadów, kilkudziesięciu kardynałów, setki biskupów z nim rozmawiały, część go podrywała, więc i kardynał Dziwisz go podrywał też, więc to jest ten zespół wiadomości. Nawet jeśli więc Jan Paweł II mógł nie wiedzieć, to jest kwestia do zbadania. Są jeszcze rzeczy niezbadane po prostu. To niewątpliwe jest, że to wszystko, co napływało, było na pewnym poziomie blokowane, na poziomie kardynała Dziwisza, kardynała Sodano i to wymaga śledztwa, prokuratorskiego śledztwa. Niektórzy mówią w Polsce, że czeka Polskę antyklerykalna rewolucja. Inni twierdzą, że przywiązanie Polaków i do kościoła, i do obyczajów, i do pewnej tradycji jest tak duże, że ta rewolucja raczej jest wykluczona, ale nawet ci drudzy uważają, że pozycja Kościoła nieuchronnie będzie diametralnie inna niż jest dzisiaj za 5-10 lat. Jak pan sądzi? Tak, myślę, że będzie inna. Oczywiście to jest tak jak dopóki piłka w grze, to nie wiadomo jaki będzie wynik, więc to są aktywni gracze też, którzy mogą starać się chronić wizerunek Kościoła, ale tych elementów zbierających się jest bardzo dużo. To są elementy związane z skandalami, ale także ze zmianą struktury społecznej. Bogacenie się coraz większej warstwy ludzi daje im większą autonomię, poczucie własnej godności. W związku z tym ten folwarczny styl proboszcza karcącego, grzmiącego na parafian, pouczającego z góry, te wszystkie modele społeczne, one, jeśli Polska będzie ewoluowała w kierunku struktury państw takich, jakie są we Francji, w Niemczech itd., to wszystko zniknie. Czyli tak naprawdę z tego, co pan mówił, wynikałby wniosek, że być może w tych wyborach jednych i drugich tegorocznych zdecydujemy także
o tempie zmian w Kościele i być może o tym, jaki on będzie i kiedy on będzie taki, a nie inny. Tak, zmiany polityczne są istotne, dlatego że śledząc to takie przenikanie się państwa w świecie katolickim, bo w protestantyzmie to było rozwiązane 400 lat temu, w Stanach Zjednoczonych też na swój sposób inaczej. To przenikanie się tych struktur państwa i kościoła, potężnego autorytetu i też bogatej instytucji, ono zawsze, czy w Hiszpanii, czy we Francji na początku XX wieku, było rozwiązane trochę siłowo. Znaczy ustawą laicyzacyjną we Francji, która zakazywała finansowania instytucji kościelnych. Zakaz finansowania instytucji kościelnych przez państwo, on całkowicie zmienia reguły gry. Albo drugi element, który był we Francji, podporządkowanie kościoła prawu takiemu, jakie jest dla wszystkich. Mamy w Francji prawo o stowarzyszeniach, można zakładać stowarzyszenia i diecezja jest stowarzyszeniem, takim jak wszystkie inne stowarzyszenia. Stowarzyszenia gejów. I nie ma odrębnego prawa dla religii. Zakony są stowarzyszeniami. To jest przejrzystość, równość dla wszystkich i to sprowadzenie kościołów, nie że ma jakąś uprzywilejowaną pozycję, specjalne prawo się dla nich pisze, specjalne ulgi, odrębny system. To wszystko wprowadziła ustawy laicyzacyjne we Francji. Jeśli w Polsce kiedyś to się wprowadzi, a trochę to będzie tak, że chcąc, nie chcąc, to się wprowadzi, to znaczy nawet jakby ktoś nie chciał, jeśli by powiedzmy ta PiS przegrał, wygrała Koalicja Obywatelska czy Platforma, to także chcąc, nie chcąc, to jest nabrzmiały problem. Jeszcze raz reklamuję mnicha. Jak powiedział Janusz Piechociński, 37% Polaków tylko deklaruje, że przeczytało przynajmniej jedną książkę w zeszłym roku, 60% deklaruje, że żadne, więc warto promować czytelnictwo. Nawiasem tylko mówiąc, chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o byłego mnicha Tadeusza Bartosia, to parę tygodni miałem świetną okazję rozmawiania z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim, który mówi, szkoda mi, że Bartoś odszedł, on do nas tak pasował. Co przekazuje? Mi też to mówił. Tadeusz Bartoś, serdecznie dziękuję. Bardzo.